Murat i Hayat uciekli i zaczęli przygotowania do szybkiego ślubu. W 55. odcinku serialu Miłosne Potyczki ceremonia w końcu się odbędzie. Sprawdź, co wydarzy się w 55. odcinku Miłosnych Potyczek. Hayat, Handercel, uciekła do Murata, Burak Beynis, i mimo sprzeciwu Azimy, Nazan Dajpre, i Hasmeta, Metin Akpınar, postanowili wziąć ślub. Chwilę przed ceremonią Murat odczytał jednak list od matki, w którym Leyla wyznaje, że porzuciła syna. Murat załamał się. W 55. odcinku serialu Miłosne Potyczki Murat i Hayat biorą ślub, ale nie jest tak, jak to sobie wymarzyli. Okazuje się, że Murat nie umie wybaczyć Hayat kłamstwa. W noc poślubną dochodzi między nimi do gorzkiej wymiany zdań. Hayat rozumie, że ślub miał być zemstą. Murat sięga po alkohol, a potem każe Hayat spać w innym pokoju. Kiedy Hayat przynosi mu kawę, on wytrąca kubek z jej rąk, po czym zaczyna na nią krzyczeć. Poparzona Hayat nie wytrzymuje i stwierdza, że chciałaby umrzeć. Kropka. Małżonkowie rozpoczynają wspólne życie, ale Murat wciąż jest szorstki w stosunku do żony i zatruwa jej życie. Dziewczyna jest załamana, ale nie poddaje się. Postanawia walczyć o miłość ukochanego. Tymczasem, Hasmet udaje umierającego, żeby zwabić wnuczkę do domu. Dzień po ślubie Murat wraca do firmy, żeby pracować, a wszyscy są zaskoczeni, że nie jest z żoną w domu, skoro to ich miesiąc miodu.